Cześć Wam! Za nami rozmowa o podstawowym sprzęcie fotograficznym, a przed nami rozmowa o programach do edytowania i przetwarzania zdjęć. Może się wydawać, że praca fotografa polega głównie na robieniu zdjęć, ale tak naprawdę większość czasu spędza się przed komputerem i dlatego ważne jest dla mnie, aby optymalizować ten czas spędzony przed ekranem. Dzisiaj chciałabym Wam polecić kilka programów, które mi to ułatwiają. Sztandarowymi programami do obróbki zdjęć są dwa programy z pakietu Adobe, czyli Lightroom i Photoshop. Początkujący fotografowie często nie znają różnicy między tymi programami, a jest ona znacząca. Lightroom służy przede wszystkim do podstawowej edycji, takiej jak ekspozycja, kontrast, kolory, ostrość. Można w nim jednocześnie pracować nad wieloma zdjęciami i szybko kopiować ustawienia z jednego zdjęcia na wiele innych, albo stosować nawet tak zwane presety, czyli pewnego rodzaju filtry z naszymi ulubionymi ustawieniami. To sprawdza się bardzo dobrze, kiedy mamy na przykład 600 zdjęć z reportażu ślubnego i chcemy zachować spójność wizualną i jednocześnie szybko pracować nad tymi zdjęciami. Lightroom jest dostępny w aplikacji mobilnej. Photoshop służy do pojedynczego obrabiania zdjęć. Ma on dużo możliwości retuszu, fotomontaży, kolaży. Można też tworzyć w nim proste grafiki. Czasem robię tak, że zdjęcia z sesji czy reportażu obrabiam najpierw w Lightroomie, a później kilka z nich, które wymagają dodatkowych poprawek, przenoszę do Photoshopa i tam kończę nad nimi pracę. Oba te programy są dosyć skomplikowane i po prostu trzeba się ich nauczyć. Na szczęście w internecie jest dużo tutoriali, poradników, które to ułatwiają. Ułatwiają one zarówno zrozumienie całego programu, jak i pomagają w dokonywaniu konkretnych zmian. Oba te programy, Lightroom i Photoshop, są płatne, ale Adobe oferuje darmowy tydzień testowy. No dobrze, mamy już obrobione i wyeksportowane zdjęcia, teraz chcemy je wysłać. Od czego zacząć? Aby zmniejszyć wagę plików i tym samym przyspieszyć ich wysyłanie, można wrzucić je do programu JPEG Mini. Ten program zmniejsza wagę zdjęć bez uszczerbku na jakości. JPEG Mini jest dostępny w wersji testowej, w której możemy zmniejszyć do 20 zdjęć dziennie, to jest ta wersja, którą widzicie na ekranie, oraz w wersji płatnej bez limitu zdjęć. Do przesyłania zdjęć zwykle używam galerii internetowej Pixieset. Może ona zmieścić w sobie naprawdę dużo zdjęć, które przesyłają się dosyć szybko. Jest wiele podobnych galerii, na przykład Shotproof, MyAlbum czy Lightfolio. Takie galerie umożliwiają proste wysyłanie i pobieranie zdjęć. Można także tworzyć kolekcję ulubionych fotografii. I ja proszę moich klientów, aby wybierali w ten sposób zdjęcia, które chcą na odbitkach lub w albumie. Do tych zdjęć można też dodawać komentarze i jest to po prostu dobra forma komunikacji między mną a osobami, które otrzymują te zdjęcia. Podobną, choć bardziej zaawansowaną stroną jest strona Zalamu. Ona oprócz galerii ma też bardzo kompleksowe możliwości współpracy z klientami, można dodawać cenniki, komunikować się, projektować albumy. To było kilka moich ulubionych narzędzi do pracy na komputerze. Myślę, że przydadzą się one Wam bez względu na to, jakim rodzajem fotografii się zajmujecie. A na końcu tego filmu dodałam jeszcze kilka programów, które nie są już konieczne, ale mogą urozmaicić tą pracę. Życzę Wam powodzenia w obróbce i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!